Skoro zbliża się Halloween, Samhain, Dziady, Wszystkich Świętych, czy jakkolwiek to nazywasz, pomyślałem, że pora na kolejny film o tematyce duchów. Sporo ludzi o nich mówi, niektórzy nagrywają straszne horrory, a inni piszą wymyślone historyjki. I co najgorsze, podpisują je jako prawdziwe. Jeśli więc naprawdę chcesz spotkać ducha, a nie tylko o nich mówić, mam dla ciebie proste ćwiczenia. Są one o tyle fajne, bo idealne dla początkujących. Mają za zadanie polepszyć twój wzrok, także w sensie nadnaturalnym. To znaczy, pomogą ci nie tylko w ujrzeniu duchów, ale także poprawią możliwości jasnowidzenia i ogólnej intuicji. Po pierwsze, zgaś światło w swoim pokoju i zacznij rozkoszować się ciemnością. Gdy już przywykniesz do takiego stanu, rozejrzyj się i spróbuj rozpoznać wszelkie kształty. Po samym kształcie zgadnij, że tu stoi sofa, tu łóżko, a tam na przykład stół. Kiedy zauważysz, że widzisz już w ciemności coraz lepiej, spójrz znowu na jakiś kształt z ciemności. Rozpoznaj go i powiedz na głos stanowczo. Tu jest na przykład sofa. Zwiększam możliwość widzenia, żeby zobaczyć rzeczy ukryte w ciemności. Gdy już osiągniesz zadowalające efekty, spróbuj wykonać to samo ćwiczenie w pomieszczeniu, którego nie znasz, lub na przykład na dworze, oczywiście w ciemności. Teraz z ciemności możemy przejść do światła. Popatrz w dzień na przedmioty, które cię otaczają. Przypatruj się im dokładnie. Wypatrz wszelkie ich szczegóły. Zobaczysz, zachwycisz się niektórymi rzeczami i ich kolorami, które widujesz codziennie, a jednak nawet nie zdajesz sobie sprawy z ich obecności i dokładnego wyglądu. Gdy dokładnie obejrzysz dany przedmiot, powiedz na głos albo w myślach, co dokładnie widzisz. Kiedy wymienisz sporą ilość tych przedmiotów, powiedz lub pomyśl bardzo stanowczo. Ćwiczę swój nadnaturalny wzrok, by zwiększyć moce mojego umysłu. Teraz przejdźmy do bardziej magicznych ćwiczeń wzroku. Nalej do miski wody i wrzuć tam pieniążek albo kryształ. Teraz wpatruj się w ten przedmiot pod wodą. Bądź swobodny. Jeśli chcesz, mrugaj. Oczyść swój umysł i patrz przedmiot. Co jakiś czas wykonywania tego ćwiczenia mów w myślach lub na głos. Rozkazuję swojemu podświadomemu umysłowi, by zawsze, kiedy powinienem zobaczyć coś dla swojej korzyści lub ochrony, alarmował mnie, tak bym w pełni wykorzystał swoje paranormalne zdolności. Im więcej będziesz pracować z energią i swoim umysłem, tym większa szansa, że z czasem zaczniesz otwierać się na świat paranormalny. Na początek zacznij medytować, zamknij oczy i zacznij wyobrażać sobie coś, co kochasz. Morza, lasy, siebie z jakąś niezwykłą zdolnością. Zobaczysz, że z czasem nie będziesz chciał się oderwać od tych wizualizacji. Oprócz medytacji pracuj też z energią. Złącz ręce jak do modlitwy, po czym pocieraj jedną dłoń o drugą i po pewnym czasie rozłącz dłonie. Zobacz, co poczujesz. Jeśli to ćwiczenie będzie szło ci coraz lepiej, możesz je urozmaicić, wyobrażając sobie kolorową kulę, która tworzy się między twoimi dłońmi. W trakcie tych ćwiczeń co jakiś czas mów lub myśl, rozkazuje swojemu podświadomemu umysłowi, by zawsze, kiedy powinienem zobaczyć coś dla swojej korzyści lub ochrony, alarmował mnie, tak bym w pełni wykorzystywał swoje paranormalne zdolności. Chodź na cmentarze i do miejsc, które mają swoją długą historię. W takich miejscach szansa, że spotkasz ducha, wzrasta. Ćwiczenia na początek nauki magii. Link do filmu na ten temat w opisie.